Konfederacja także jako swój wkład do tej debaty wnosi projekt traktatu polsko-ukraińskiego, który da podstawę do pracy poszukiwawczej IPN na Ukrainie, do ścigania sprawców, ale też do upamiętnienia tych sprawiedliwych Ukraińców, którzy Polakom pomagali, ostrzegali i ratowali. To również powinno być uregulowane na poziomie międzynarodowym między naszymi państwami. Dziś ten projekt został przekazany pani minister Paprockiej, reprezentującej tutaj w Izbie pana prezydenta Andrzeja Dudę. Oczekujemy zajęcia się tymi propozycjami i wprowadzenia ich jako punkt do dialogu polsko-ukraińskiego. Przypominam, że upamiętnienia tych, którzy byli sprawiedliwymi, odbywają się poprzez odznaczenia prezydenckie. Nie raptem 3 czy 4 dni temu właśnie kolejne osoby zostały nagrodzone, ale pan poseł nie musi o tym wiedzieć, bo generalnie wiedza jest ograniczona.